Cześć, witajcie! Zapraszam na klina. Moi drodzy, yy, mamy poniedziałek. Dzisiaj będzie taki clean, yy, znaczy w tym tygodniu, kilka takich klinów będzie z zamówienia na Discordzie, na grupie czy na Facebooku. Nieraz piszecie z różnymi pytaniami, które można w klinie rozwinąć i tak sobie zrobimy teraz. I pierwsze pytanie na dzisiaj dotyczące twardej miłości. Ja widziałam, że tu zamówienia jakby na klina się składa. Tutaj pisze koleżanka, to chciałem poprosić o takiego jednego właśnie w temacie ile w odejściu od uzależnionego partnera, który nie chce leczyć, który nie chce się leczyć jest miłości, a ile naszego ego. Pisałam na Discord, ale nie wiem, czy będą chętni, żeby pogadać, rozwinąć, wejść głębiej. W temat, bo tak naprawdę wiemy, jak ta twarda miłość ma wyglądać, ale jak tam się zajrzy w środek, to czy zostając, nie dajemy też pewnego rodzaju przyzwolenia partnerowi, czy nasza obecność sama w sobie nie daje mu komfortu picia, nawet jeśli w praktyce nie przykładam palcem do jego ogródka. Z drugiej strony, jak odejdę, to oznacza, co to oznacza dla mnie, że zostawiam partnera, pomagając mu odbić się, oraz że bicie w zdrowym związku warunkuje moje szczęście tu już odpowiadam tak, bycie w zdrowym związku warunkuje szczęście, bo bycie w toksycznym związku na pewno to szczęście dusi. Przy czym zdrowy związek to dla mnie taki, gdzie każdy kocha sam siebie. Bo tylko wtedy może dać miłość partnerowi. I tu może na tym skończę, bo to jeszcze pytanie idzie. To jest jakby kwintesencja troszeczkę tego, ale ten temat bardziej jutro rozwinę w klinie. Ale to jest tak, jeżeli chodzi o tą twardą miłość. To jest takie trochę tłumaczenie się, bo mamy trochę też w naszej kulturze wpojone, też w kulturze chrześcijańskiej, co z jednej strony nie jest złe, ale wydaje mi się, że to jest trochę źle rozumiane i to bardzo, bardzo psuje. A no nie oszukujmy się, my tutaj jako Polska, ale ogólnie Europa Zachodnia, bądź co bądź, tutaj ten, ten cały region, jesteśmy w kulturze chrześcijańskiej wychowani, gdzie trzeba zawsze myśleć o kimś innym. No takie mamy przekonania różne. Natomiast Myśląc o kimś innym, to nie jest tak, no kochaj bliźniego jak siebie samego, tak, jeżeli już w tym temacie jesteśmy. I krótko mówiąc, twarda miłość, ona oczywiście jest potrzebna, bo to taka twarda miłość, nie jak to dosyć halga brzmi, nie? Natomiast nie, nie ma czegoś takiego, że pojawia się ego w momencie, kiedy myślisz o sobie. No bo teraz powiedz, jeżeli decydując się na poniżenie, na trwanie w takiej byle jakości, bo to nie musi być, wiecie, jakaś przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, czy jaka tam jeszcze, ale godzenie się na taką byle jakość, na różne zawody, no bo wiesz, jeżeli facet ma problem z alkoholem, to jaki by nie był wspaniały, tam idzie kwas jakiś za tym, no nie ma siły, po prostu. I jeżeli się na to nie godzisz, to świadczy o tym, że masz do siebie szacunek, że kochasz samą siebie i. Bo tutaj też było takie taka stwierdzenie, że bycie w szczęśliwym związku to jest, kiedy dwie osoby same siebie kochają. Yy. Trudno takie osoby znaleźć, które zawsze, znaczy, no, które siebie kochają. No nie trudno znaleźć, ale to, to nie jest tak oczywiste. Ale żaden czynny alkoholik nie kocha sam siebie. No przecież to jest oczywiste. Bo alkoholizm jest efektem pewnego skutku. Jeżeli od, od różnych skutków, nieprzyjemnych emocji, uczuć uciekamy, na przykład uzależnienie, to nie kochamy samych siebie. No to tak samo, jeżeli nie wiem, no, jaki byś miał szacunek dla siebie, jeżeli widzisz, że masz problemy ze zdrowiem, coś się dzieje niedobrego, są jakieś objawy niefajne, czy tam sercowe, czy yy, jakieś inne, może jakieś nowotworowe, ale nic z tym nie zrobisz. Na no jaki ty masz szacunek dla siebie? To tak samo, jeszcze przenieś to inaczej. Znowu na te samochody wjedziemy. Jeżeli zobaczysz, że ten samochód zaczyna się psuć, a ty nie pójdziesz z nim do mechanika, no to jak ty dbasz o ten samochód? Jaki ty masz szacunek do tego samochodu? No to jest oczywiste, że żaden. Ale jakoś trudno nam zrozumieć, że jeżeli chodzi o samych siebie, no to możemy o siebie nie dbać i to nie ma znaczenia, ale wiesz, to też tak jakbyś żar, same śmieciowe rzeczy no to też trochę mało tego szacunku dla samego siebie, rozumiesz? I ja mówię same na okrągło, śmieciowe rzeczy, bo to, że czasami sobie ktoś jakieś chipsy zje, czy lodów się na, naje, spoko, nie? to jest też ok no bo tu masz pewne emocjonalne, emocjonalne dobrostany. No ale kochani, o to chodzi, dlatego tu nie ma czegoś takiego w twardej miłości, że ty myślisz o sobie. To jest głupie, kretyńskie przekonanie. W twardej miłości kochasz partnera, partnerkę, Chcesz dla niego jak najlepiej, ale już masz na tyle wiedzy, czy to z kanału, z książek, czy z terapii, że pomagając mu w jakikolwiek sposób, umniejszając odczuwanie uzależnienia przez niego, to mu szkodzisz. To jest taka małpia miłość trochę. To jest bardzo częste, niestety, matek do synów, którzy mają problem z alkoholem. I wtedy, na przykład, taka żona, dziewczyna. Która szanuje sama siebie i nie godzi się na byle jakoś, żeby partner ją okłamywał na każdym możliwym kroku, powie, nie chcecie spieprzaj dziadu, no to wtedy taka mama, chodź synek, masz tu piwko, to wredna hetera, ja zawsze mówiłam, że ona jest zła. To jest małpia miłość, która szkodzi szkodzi temu, który tą miłość próbuje dać, temu, który ją chce odebrać. Ale czynny alkoholik ludzie ma w dupie waszą miłość. Proszę. I ja wiem, że są czasami takie tępe buce, czasami są czynni alkoholicy tacy naprawdę wrażliwi. Ale liczy się chlanie. Koniec, kropka po prostu. Dlatego twarda miłość to można powiedzieć taka stoicka miłość. Czyli to jest dalej prawdziwa miłość. Bo przecież wywalając, czy odchodząc od alkoholika, no można go dalej kochać jeszcze, tak? Ej. Ale w imię tej miłości mówię dość, kurde, no coś trzeba zrobić, bo to się tak nie da. Więc jeżeli ktokolwiek ma wyrzuty sumienia przed twardą miłością, to proszę się zastanowić, czy na pewno, nie? Bo to nie jest tak, że ty przestaniesz kochać, że ty myślisz o sobie wyłącznie i tak dalej. To tak nie jest. Pomyślcie o tym. I dajcie znać oczywiście w komentarzach. A jak macie jeszcze jakieś pytania do tego tematu, to oczywiście zadawajcie. A ja Wam życzę dobrego dzionka i do zobaczenia jutro w klinie. Cześć!